Kinga Gromala, menedżer projektu Centrum Edukacji PCPM. Trafiły do nas dzieci z całej Ukrainy. Mamy tutaj 220 dzieci, które uczy się w 11 klasach. Dzieci uczą się w systemie ukraińskim. Współpracujemy z ukraińską szkołą z obwodu donieckiego. Dima, urok продовжується. Ні, proszę. Mam na imię Katarzyna, jestem nauczycielką w Centrum Edukacji PCPM, pracuję z dzieciakami z młodszej szkoły. Жили ті діти в своїм святі, а по війні тих дітяків так забрали з того свята і в інший свят. І, власне, на початку всі це були такі трохи згублені. Де єсти, що робити, як жити? Tutaj wchodzimy i od razu jesteśmy w takiej sali, gdzie dzieci mogą sobie spędzić czas podczas przerwy. Tutaj mamy kuchnię, tu jest pierwsza klasa. To się uczą najmłodsi. Większość to dzieci matek, które tutaj w Warszawie są same. Stąd pomysł, żeby opiekę dzieciom zapewnić od 8 do 18, żeby matki mogły realizować się zawodowo i zapewnić rodzinie utrzymanie. A mnie zwoń Irina. Moja dytyna chodzi do drugiego klasu, do pani Natalii. Dytyna mnie chodzi duże radosno. Nie ma takiego, że o, ja nie pójdę, ja nie chcę. Nie, on idzie, bo tam drodzy, wczytelka mu podoba się. Матеріал подається так, що діти розуміють. 2 помножити на 9. Піднімаємо руку, не викрикуємо. Скільки? 18. 18. Продовжуємо. 3 помножити на 4. Дуже мило навчителі так підходив до дітей, так допомагаю. В першій колейності do Centrum Edukacji były przyjmowane dzieci w trudnej sytuacji materialnej, a także dzieci z wielodzietnych rodzin. To jedyna taka bezpłatna placówka w Warszawie. Ja lubię matematykę, ukraińskie, polskie, angielskie. Przez 2 lata udało się stworzyć wyjątkowe miejsce. W tej chwili mamy finansowanie do końca tego roku szkolnego, czyli do końca czerwca. Obecnie największym wyzwaniem jest to, aby znaleźć finansowanie pozwalające на kontynuowanie projektu w kolejnym roku. Wcześniej dla nas to było tak zwykle, że codziennie z poniedziałku po piątek chodzimy do szkoły, nic się takiego innego nie działo i dla nas to było tak stabilnie. A nasze dzieciaki znają problem, kiedy nie ma możliwości chodzić do szkoły. Mam na imię Sofia, chodzę do 11 klasy. Bardzo mi się podoba ta szkoła, dało mi drugie życie. Po wojnie. Znalazłam tutaj swoich przyjaciół. Portretny żanr, to malowane portrety. Portrety i Szewczenka, Lesi Ukrainy, możemy porównać i dużo, dużo... Przyjechała z Ukrainy, z regionu donieckiego. Tam wojna idzie już 10 lat. Dla nas to jest zwykle, my zawsze mieszkali gdzieś obok. Zawsze to słyszeli. Але на той час то не було так небезпечно. Можна було жити, мешкати там можна було. На зараз там є дуже небезпечно і були змушені поїхати з тому, бо хотіли просто жити, щоб наше дитинство зростало в такому спокої, щоб мало можливість ходити до школи, попросту жити, звикли, нормальні, як всі. Мам на ім'я Катерина, працює в зесполі адміністрації в Центрі Едукації ПЦПМ. Dzięki pracy w tym projekcie czuję, że robię coś ważnego dla ludzi z mojego kraju. To też jest takie przyjemne i daje poczucie, że no gdzieś tam może w jakimś sensie też pomagam. Na teraz mam już taki zespół dzieciaków, jaki, no taka szkolna rodzina tutaj. Sytuacja na Ukrainie nie jest lepsza. To miejsce po prostu jest potrzebne.